Ej, patrzcie! A nie mówiłem? Spróbujmy się tam jakoś dostać. A ty, jak się trzymasz? To normalka, nie? Jak byłam z Henrym, sama załatwiłam kilku zarażonych. Byłbyś ze mną dumny. Tak. Jak to miejsce wyglądało bez zarażonych? Dzień pełen wrażeń, co nie? O, tak. Zdecydowanie. Jak myślicie spotkanie? Lepiej trzymaj się od nich z dala. Tu jest inaczej niż w strefie. Te zwierzęta są dzikie. Co my tu mamy? Thank you.
Hej, Sam. Zrozumiał. Skrzyjcie się! Jebany snajper! Kurwa! Widzieliście skąd? Z drugiego końca ulicy. No dobra. Zostańcie tutaj. Nie! Zanim zaczniecie, spróbujcie odwrócić jego uwagę. Ja w tym czasie spróbuję go podejść. Okej. Okay. Hej. Ostrożnie. To musiało boleć! Na ostro. O kurwa! O cholera! Co tam, gość? Wracaj!
wracaj, kurwa, skądś przylazł! Braci, chłopcy! Zapłacisz za to! Ruszajcie się. Jasna cholera. Thank you.
Ale to była jazda. Wszystko w porządku, Sam? Nic mi nie jest. Dzięki, Joel. Patrzcie na to. Okej. Udało się. Musimy uciekać. W porządku. Sam! Henry! Sam, w porządku? Tak, nic mi nie jest. Na pewno? Nic mi nie jest, mówiłem. Dawaj, dawaj! Spadamy! Dobra, chyba pora stąd spadać. Chodźcie. Idziemy. Jaja sobie robisz. Nie, poważnie. Były urodziny Tomiego. Miał tylko jedno życzenie. Wypożyczyć dwa Harley'e i ruszyć w trasę. O, stary. Dałbym się pociąć za rundkę dookoła bloku. Chociaż jedną. I jak było? Dobrze. Nawet bardzo. Dobrze? Czy ty go słyszysz? Człowieku, dawaj szczegóły! Opisz go! Wiecie co? Chyba lepiej będzie, jak zostawię was samych. Hm? Nie. Eli. To nie jest zwyczajny motocykl, dobra? Musiałabyś wsiąść na to cacko, poczuć moc, przekonać się sama. O, tak. A skąd wiesz? No, widziałem go w moich snach. Okej. Chyba nikt ode mnie już tutaj nie dotrze. Tak. Najgorsze jest to, że nie wiem, co powiedzieć Samowi. Wiesz co? Mam wrażenie, że ci dwaj są sobie przeznaczeni. Co robisz? Przeglądam zapasy, które dzisiaj znaleźliśmy. A, rozumiem. I jak tam nasze brzoskwinie w syropie? Henry cię przysłał? Nie. Dlaczego miałby mnie przysłać? Żeby sprawdzić, czy czegoś nie spieprzę. Myślę, że wszyscy nieźle się spisaliśmy. Zwłaszcza ty. Wszystko w porządku? Ta, nic mi nie jest. Dobra. No, to dobranoc. Czemu ty nigdy się nie boisz? A kto powiedział, że nie? To czego się boisz? Poczekaj. Skorpiony nie są fajne. I nie lubię samotności. Boję się, że zostanę sama. A ty się boisz? Boję się zarażonych. A jeśli to wciąż są ludzie? I tam w środku są uwięzieni we własnym ciele? Boję się, że mnie też to spotka. Okej. Słuchaj, po pierwsze tworzymy zespół. Pomagamy sobie nawzajem. Po drugie...
Zarażeni tylko przypominają ludzi, ale w środku już nimi nie są. Henry mówi, że ich już tu nie ma. Że wrócili do swoich rodzin, do nieba. Myślisz, że to prawda? A sama się zastanawiam. To znaczy, chciałabym w to wierzyć. Ale nie wierzysz? Chyba nie. Tak. Ja chyba też nie. A, z tego wszystkiego prawie bym zapomniała. Proszę. Nie pokazuj mu, to ci go nie zabierze. Okej. Padam z nóg. Śpij dobrze. O, ładnie pachnie. Dzień dobry. Gdzie sam? Niech się przynajmniej raz wyśpi. A. Jak chcesz, żeby zjadł z nami, to idź go obudzić. Okej. Sam? Sam! Co? Cholera, zaraził się! Kurwa, to mój brat! Jebać to! Cholera! Eli, nic ci nie jest? Nie, o Boże! Sam? Nie. Sam? Henry? Nie ruszaj się. Henry! Coś ty zrobił? Sam! Wezmę od ciebie broń, okej? Okej, spokojnie. To twoja wina. Nikt tu nie jest winny. To wszystko twoja wina! Henry! Henry, nie! O Boże. Prawda? Tak, parę kilometrów. Gotowy na spotkanie z braciszkiem? Po prostu chcę tam dotrzeć. Nerwujesz się? Sam nie wiem. Dalej nie pójdziemy. Będziemy trzymać się rzeki. Tak najszybciej dotrzemy do Tomiego. Chodź. Co takiego zaszło między wami? Co masz na myśli? No ty i Tomi. Nie trzymacie się razem, nie coś musiał się... Drobna różnica zdań, co więcej. A, no tak. Ale o co poszło? Tomi ma nieco inne spojrzenie na świat niż ja. I dlatego wyłączył się? Tak. Twoja koleżanka, Marlin, dała mu nadzieję. Ale z czasem jego entuzjazm przygasł. I odpuścił sobie to słowo. Zdaje się, że rzucił mi na odchodne. Nie chcę więcej widzieć twojej maszyny. Ale pomoże nam? Niedługo się przekonamy. Chodźmy.
musiałem podnieść drugą śluzę, żeby się przedostać. Eli, teraz musisz... Wiem, weź na tę jebaną paletę. Dawaj, zakręć nim. Hej, uważaj, jak będziesz przechodził. Dobrze. Nieźli jesteś. Ugh.
Wiem, ja też. Dobra, zaczynamy. Przejdźmy jeszcze kawałek. Potem poszukamy jedzenia. Nie ma innej drogi. Musimy przejść przez elektrownię. Nie próbuj sięgać po broń i niech mała rzuci swoją! Eli, rób co pani każe. Okej. Mam nadzieję, że zabłądziliście. Nie wiedzieliśmy, że ktoś tutaj mieszka. Próbowaliśmy tylko tędy przejść. Przejść dokąd? W porządku. Co, znasz tych ludzi? Znam jego. Jest moim bratem, do cholery. Tommy? Orzesz w mordę. Jak się masz, braciszko? To diabło. Tak. Niech no spojrzę na ciebie. Kurwa, postarzałeś się. Spokojnie, ciebie też to czeka. To jest Maria. Bądź grzeczny, bo ona tutaj rządzi. Dziękuję, że nie rozwaliła mi pani głowy. Byłoby dość głupio, bo jesteś moim szwagrem. Trzeba się kiedyś ustatkować, nie? Eli, tak? Tak. Co tu robicie? To dość długa historia. Zaprośmy ich do środka. Jasne. Głodni? Cholernie. Fałszywy alarm! Do swoich! Grasuje tu dużo bandytów. Często nas napadają. Ostatnie kilka dni był spokój. Co wy tu, diabła, robicie? Spodziewałem się was w Jackson. Próbujemy uruchomić elektrownię. Była na chodzie, ale jedna z turbin się spieprzyła. Mamy prąd, Joel. Znaczy, mieliśmy. Musimy go przywrócić teraz. Nie wierzę. Ej, wy macie konie. I to nie jednego. Hej, Tommy, pomóż mi z tym! Sorry, zaraz wracam. Mogę? Oczywiście. Lubi, jak się go drapie za uszami. Jeździłaś kiedyś? Właściwie tak. Kiedy ostatni raz siedziałaś w siodle? Winston. Jeden z żołnierzy. Dał mi kilka lekcji. Możemy się później wybrać na przejażdżkę. Byłoby super. Proszę. Hej, dzięki, Tommy. Spoko. Dobra, kontynuujmy wycieczkę. Earl? Tak? Co tu robisz? Miałeś wrócić rano do domu. Czekam na Hausera i chłopaków, żeby mnie zmienili. Nie, damy sobie radę. No już, wracaj do rodziny. Wytrzymam jeszcze te parę godzin. Okej, trzymaj się. Maria! No mów. Jesteśmy w sterowni. Steve zaraz wszystko uruchomi. Chcesz przejść i zobaczyć? Wolę coś zjeść z Eli. W sumie teraz i tak moja kolej. Pójdę z tobą. Idź z Marią, przegryź coś. Joel! Chodź, Eli. Chłopaki mają co robić.
Wysyłam do was Tomiego bez odbioru. No chodź. Już szósty raz próbują naprawić te turbiny. Jesteśmy tu niecały tydzień, a ja mam wrażenie, że minęła wieczność. Mam coś dla ciebie. W zeszłym roku wróciłem do domu, do Teksasu. Większość naszych rzeczy przepadła. Większość. Masz. Trochę wyblakło, ale poza tym jest okej. Nie trzeba. Na pewno? Przecież... Powiedziałem, nie trzeba. Okej. Zachowam je dla ciebie. Tommy... Musimy porozmawiać. Na osobności. Tak, jasne. Tylko sprawdzę, co tam u chłopaków. Chodź. Koniecznie musisz odwiedzić nasze miasto. Mieszkamy tam ponad 20 rodzin. Maria i jej ojciec wszystko zorganizowali. Sara jest samowystarczalna. Mamy tam rośliny, zwierzęta. Pamiętasz, jak myśleliśmy, że tak się już nie da żyć? Nam się udało. Jak się chronicie przed zagrożeniami? Dorośli patrolują teren w systemie zmianowym. Mamy nawet ogrodzenie elektryczne. Pozostaje jeszcze problem zarażonych. Co poradzić? W takim świecie teraz żyjemy. Nie trzeba się godzić na taki świat. Gadasz jak Marlin. Te dwa bystrzaki postawią elektrownię na nogi. Chyba tym razem się uda. Nie wierzysz nam? Tego nie powiedziałem. Stawiamy $1,000,000, że zadziała. Jasne, a ja dwa. Już prawie skończyliśmy. Musimy jeszcze tylko włożyć osłonę. Śmiało, odpalaj! Zaczynamy! Tak. Udało się, chłopaki! Niezła robota, chłopcy! Przekażcie dobre wieści Maryi! Widzisz? Jestem pod wrażeniem. Ale jesteś lżejszy od dwie bańki. Dobra. Chodź po mnie.
Niezła ta wasza ekipa. Tak, są nieźli. To miejsce dało im drugą szansę. Chyba wszyscy ją dostaliśmy. Dlaczego nie jesteś w Bostonie? Miałem niezłe przejścia, braciszko. Chodzi o tę dziewczynkę, nie? Chodzi wyłącznie o tę dziewczynkę. No? No to dawaj. Jest odporna. Odporna na co? Daj spokój. Mówię serio. Wdychała tyle zarodników, że powaliłoby tuzin ludzi. I nic. Ja też bym nie uwierzył. Ale mam dowód. No dobra. Może uwierzę. Ale co robicie tutaj? Miałem dostarczyć ją do świetlików. Ale skoro to są twoi znajomi, dokończ to zadanie i zgarnij całą zapłatę. Świetlika nie widziałem od lat. Ale wiesz, gdzie ich szukać. Nie proszę cię o wiele, Tom. Potrzebny mi prosty sprzęt i mogę potem stąd spadać. Właściwie dlaczego myślisz, że ci pomogę? To nie mnie masz pomóc. Tommy, tu chodzi o twoją sprawę. Moja sprawa to teraz moja rodzina. A to nie jest taki sobie zwykły spacerek, wiesz? Jezu, chłopie! To niech Maria wyśle tam twoich nowych kumpli i oni to załatwią. Oni też mają rodziny. Tommy, potrzebuję cię! Potrzebujesz sprzętu? Spoko. Ale ta dziewczyna to już twój problem. I właśnie tak mi odpłacasz, co? Odpłacam? Za te wszystkie lata, przez które cię niańczyłem. Niańczyłeś, tak to nazywasz. Dla mnie te lata były jednym wielkim koszmarem. Przeżyłeś tylko dzięki mnie! Nie było warto. Daję ci lek dla ludzkości, a ty zgrywasz nadąsanego chłopczyka. Nie jesteśmy w Bostonie. Jeszcze raz mnie dotkniesz, to porozmawiamy inaczej, braciszku. Co to było? Atakują nas. Pamiętasz jeszcze, jak się zabija, nie? Cie. O, w mordę, bandyci! Nie pozwólcie im się dostać do budynku! Tommy, osłaniaj mnie! Ruszajmy! Zostańcie! Co tutaj, Eli? Schowaj się! Maria! Cholera! Maria!
synów. Musimy się dostać do dziewczyn. Idę za tobą. Joel, rób co trzeba. Nic ci nie jest? Nie, wszystko okej. Okay. Ruszyli na nas ze wszystkich stron. Maria potem krzyknęła, że musimy uciekać. To przewróciliśmy stoł, a wtedy ten wielki zwolnij, koleś... Zwolnij, dobrze? Hej. Jesteś ranna? Nie. Cholera. Muszę z tobą pogadać. Nie ma mowy. Niech sobie znajdzie kogoś innego. Maria, ja muszę coś z tym zrobić. Wiesz, ilu ludzi dziś straciliśmy? Wiesz, co to jest grane? To ma coś wspólnego ze mną? Pogadamy o tym później. Powiedział ci, gdzie jest laboratorium? Porozmawiamy później. Później. Jasne. Jeden pieprzony błąd i ja też zostanę wdową, tak jak one, rozumiesz? Muszę to zrobić. I nie wiem, co mam ci powiedzieć. Jasne. Maria! No i zaczyna się. Słuchaj, jeśli cokolwiek mu się stanie, to twoja wina. Wiesz, że jest ci wdzięczna? Tak, wiem. Zaprowadzę tę twoją dziewczynkę do świetlików. Nie musisz się o nic martwić. Tak będzie lepiej. Może wyniknie z tego coś dobrego. Muszę pogadać z Eli. Powtórz, nie dosłyszałem. Joel! Co się stało? Ta twoja dziewczyna właśnie zabrała naszego konia i odjechała. W którą stronę? Chodźmy. Przed chwilą stąd wyjechała na koniu. Wracaj do środka. Pomóż reszcie sprzątać. Okej. Spokojnie. Uważajcie tam. Tam. Tak. Jakie ślady? Nie może być daleko. Znajdziemy ją, nie martw się. Często odwala takie numery. Pierwszy raz wywinęła coś takiego. Nie wiem, co jest grane. Thank you.
Tutaj. Kolejne ślady. Za dużo, cholera. Naokoło, osłaniam cię. Otoczyć go. Chodźmy, wracajmy na konie.